oto za chwilę skok Dimitrija Wasiliewa. Uwaga, 254 metry. Ale nie jest to rekord świata, bo go Rosjanin nie ustał. Natomiast wydawało się, że po tym wczorajszym rafale skoku Petera Prawca już nie ma szans, żeby ktoś się do tego wyniku zbliżył. Nie pozwolą też na to sędziowie. Tak przewidywaliśmy to, że jednak sędziowie jury będzie bardzo ostrożne i nie dopuści takich skoków, zwłaszcza przed dzień Mistrzostw Świata w Falun. Nie będzie narażało zdrowia zawodników. Tymczasem tu widać Dimitrij Wasiliew, owszem, miał bardzo, bardzo dobre warunki wieczne, wykorzystał to. Jest to bardzo doświadczony zawodnik, który też kocha latać. Wczoraj już zresztą tak udowodnił skakał. To szóste miejsce, bardzo dobre. Uspokajamy, nic się nie stało, tak. Chociaż wyglądało to bardzo groźnie. Szczególnie to uderzenie o zeskok tyłem głowy. No, ale odległość imponująca, porażająca, coś niesamowitego. I tak jak mówię, te parę metrów jeszcze nad to 250 być może uda się ustać i będzie można ten rekord poprawić. Wątpię, żeby po tym upadku Dimitrija Wasiliewa i po upadku Petera Prewca, bo też miał miejsce. To już uprzedziłeś. Zaraz, tak. Drodzy Państwo, zobaczymy skok z kwalifikacji Petera Prewca, który kwalifikować się nie musiał. On jest współliderem Pucharu Świata w lotach. Wziął jednak udział. Skoczył 130 metrów, tak, a trudno powiedzieć skoczył. Po prostu się przewrócił przez